Żniwo dusz. W poprzednich rozdziałach rozpatrzyliśmy pokrótce naturę i obowiązki powołania, wspominając również o jego przywilejach i zaletach. Znajdą się jednak tacy, nawet wśród katolików, którzy zapytają, czy potrzebnych jest tylu księży i zakonnic? W dawnych czasach, gdy jeszcze Zbawiciel chodził po tej ziemi, czytaliśmy, że siadł on pewnego razu opodal źródła, znużony wędrówką. Odpoczywając, spojrzał on na falujące pola zbóż, ciągnące się tak daleko, jak tylko wzrok sięgał. Dojrzałe kłosy uginały się pod ciężarem niezliczonych malutkich ziaren, z których każde nosiło w sobie zarodek życia. Oczom jego duszy, pochłoniętym całkowicie zapałem i gorliwością, obraz ten przedstawiał niezliczone zastępy istot ludzkich, dla zbawienia których przyszedł on na ziemię. Może dusz tych ludzi, z którymi żył, oraz tych, którzy po nich przyjdą. Spogląda on milcząco na jedynego żniwiarza, który zbiera snopki złotego zboża. A następnie, zwracając się ze smutkiem na twarzy do swych uczniów, odpowiada następujące znamienne słowa. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście tedy Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje. Słowa te przebrzmiewały, lecz echo ich nigdy nie zanikło. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Obróćmy się w dowolną stronę świata, a zobaczymy wszędzie bezustannie żniwo dusz, czekające już na zwózkę do spichrzów mistrza. Przyślijcie mi 500 000 księży, pisze misjonarz jezuita z Indii, a przyrzekam, iż natychmiast znajdę dla nich wystarczająco wiele pracy. Na miłość Boga, przyjdźcie do nas. Spotkałem tu i w Afryce miliony ludzi, którzy pragną jedynie usłyszeć o słowach i czynach Pana naszego, by stać się dobrymi i szczęśliwymi chrześcijanami. Inny, spoglądając na otaczające go tłumy Chińczyków, woła: 10 000 katechumenów z mojej okolicy stałoby się jutro 100 000, gdyby nie brak księży i zakonnic, którzy mogliby ich nauczyć i przyjąć do wiary. Zaprawdę wielkie to żniwo. Ludność pogańska na świecie, licząca 995 milionów, czyli 8 na każdych 13 ludzi, którzy nie słyszeli nigdy imienia Bożego. Tyle milionów nieśmiertelnych dusz szukających zbawienia. Ameryka ze swymi 40 000 konwertytów w jedno tylko roku, Anglia w 20 według ostatniego spisu milionami ludzi podających się za bezreligijnych. Podczas gdy z tylu miast i miasteczek na naszej własnej ziemi dolatuje wołanie o więcej braci księży i zakonnic do pracy na roli, dojrzałej do żniw. Módlcie się zatem, nawołuje stale Zbawiciel z tabernakulum, spoglądając na ogrom pracy, której trzeba jeszcze dokonać. Módlcie się do Pana, by zesłał żniwiarzy, wielu, gorliwych i pełnych zapału, do swych żniw.